Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Mike Omer Gęstsze od krwi Przełożył Robert Ginalski Czyta Filip Kosior Produkcja Film Factory Studio Moim rodzicom, którzy pomagali mi na każdym kroku Rozdział pierwszy Piątek, 14 października 2016 Katrin zawsze uważała, że jej dusza nic nie waży. Składa się bowiem z myśli, uczuć oraz przekonań. Pojęć niematerialnych i lekkich jak promienie słońca. Z drugiej strony dusza zawiera też ludzkie tajemnice, a te z dnia na dzień ciążyły Catherine coraz bardziej. Gdyby mogła je dźwigać na grzbiecie, być może zdołałaby z nimi żyć jak gdyby nigdy nic. Wyobrażała sobie mocny plecak, taki jak miał jej wujek, zaopatrzony w sprzączki i wyściełane szelki. Upchałaby do niego wszystkie swoje sekrety, równomiernie rozkładając ciężar i zapięła pas biodrowy. Niestety, tajemnice same decydowały, gdzie akurat zagoszczą. Czasami oplatały jej szyję, ciągnąc ją w dół i powodując, że chodziła ze zwieszoną głową. Innym razem wpełzały do jej brzucha, a wtedy łapały ją skurcze i zgięta w pół, co godzina biegała do łazienki. Teraz zaczaiły się w jej sercu i ściskały je tak, że odnosiła wrażenie, iż lada chwila pęknie. Albo po prostu się zatrzyma. Rano zadzwoniła do pracy i poinformowała, że jest chora, już trzeci raz w tym tygodniu. Jej tata się martwił, ale kiedy ją podpytywał, wykręcała się, mówiąc, że to tylko kobiece sprawy. Teraz, późnym wieczorem, siedziała w swoim salonie. Na ekranie telewizora coś migało, a ona próbowała płakać. Tyle, że łzy zapomniały drogi do ujścia. Nieustannie zalewały jej gardło, przez co głos brzmiał chropawo i zrzędliwie ale już od dawna nie wypływały na zewnątrz. Ulżyłoby jej, gdyby mogła się rozpłakać, wtedy może zdołałaby unieść brzemię swoich tajemnic. Ale jej oczy pozostawały suche, za to usta drżały, przez co czuła się głupio, jak małe dziecko. Sekrety są lepkie trzeba uważać, bo mogą zatkać kanaliki łzowe. Bawiła się telefonem, jak to wielokrotnie robiła w ostatnich tygodniach, i przeglądała listę kontaktów. W zakładce ulubione na pierwszym miejscu figurował jej tata. Bardzo stosownie, bo rzeczywiście był jej ulubieńcem. Jej ulubionym rodzicem, ulubionym człowiekiem. Ulubioną istotą na całym świecie. Jemu mogła wyznać prawdę. A wtedy ciężar w jej sercu znikłby raz na zawsze. Palec Catherine zawisł nad ekranem. Przez mgnienie oka niemal czuła tak oczekiwaną ulgę. A potem nawiedziły ją obrazy. Jego zbolałej twarzy. Nie był już młody. W zeszłym roku przeszedł atak serca. Lekarze stwierdzili, że niewiele brakowało. Jak bardzo mogłoby mu zaszkodzić jej wyznanie? Wyobrażona ulga przekształciła się w strach i dojmujące poczucie winy. Nie mogła mu tego zrobić. Zaszlochała. Dźwięk był przeraźliwy, zwierzęcy, suchy jak pieprz. Zero łez. Niespodziewane pukanie do drzwi sprawiło, że serce podeszło jej do gardła – przez chwilę nie potrafiła sobie wyobrazić, kto to może być. Było bardzo późno. Przyjaciele i sąsiedzi przed przyjściem wysłaliby jej SMS- zwłaszcza o takiej porze. Nagle ją olśniło. To ojciec martwi się o nią, chce się przekonać, jak sobie radzi. Wystarczy mu rzut oka na jej twarz by się zorientować, że córka ma bardzo poważny problem, że jeśli chodzi o kobiece sprawy, to na pewno nie o te, które się powtarzają co miesiąc. Czy jeśli ją zapyta, będzie potrafiła go okłamać. Nie w tej chwili. Nie tego wieczoru. Będzie musiała powiedzieć mu o wszystkim. Gdy wstała i chwiejnie ruszyła do drzwi, walczyły w niej ulga, strach i poczucie winy. Szybko wyjrzała przez wizjer. O, bąknęła ze zdziwieniem. Znała tego mężczyznę, ale nie był to jej ojciec. Wyciągnęła rękę do zasówki, nieświadomie, z czystego odruchu, bo po długim dniu wciąż jeszcze była skołowana. Nagle poczuła, że coś jest nie tak ataku paniki gorączkowo próbowała zebrać myśli i powstrzymać palce, bo zdała sobie sprawę, że drzwi muszą pozostać zamknięte. Ten człowiek nie miał prawa tu być, a w jego oczach migotało coś nieokreślonego, ale groźnego. Tyle, że połączenie między jej mózgiem a ciałem chwilowo szpankowało. Niczym na zwolnionym filmie przekręciła gałkę zasówki. Gwałtownie pchnięte drzwi uderzyły ją w twarz, poraził ją paraliżujący ból, poleciała do tyłu i upadła plecami na podłogę. Przed oczami wirowały jej czarne plamy. Prawa strona twarzy pulsowała. Z oczu trysnęły łzy. Nareszcie znalazły drogę na zewnątrz. Spróbowała krzyknąć, a przynajmniej się odezwać. Jego dłoń zatkała jej usta, a także nos. Nie była w stanie oddychać, nie mogła wydać żadnego dźwięku. Zaczęła się szamotać. Uderzył ją. Katrin zapadła w błogi niebyt. Po chwili jej powieki zatrzepotały. Odnosiła dziwne wrażenie, że usta ma pełne wełny. I rzeczywiście. Uświadomiła sobie, że są czymś zatkane. Uniosła rękę, żeby pozbyć się tego czegoś. Ani mi się wasz. Słysząc ten rozkaz, zamarła w bezruchu. Tak ma być. Nie chcę, żebyś mi się tu darła. Skupiła wzrok na znanej sobie twarzy i zamrugała w duchu, błagając go, żeby ją puścił. To potrwa tylko chwilkę. Ciągnął niemal ze skruchą. Coś miał w dłoni. Strzykawkę. Przyciągnął prawą rękę Katrin do siebie i uniósł strzykawkę, żeby wbić ją w jej ramię. Wydała zduszony krzyk. Spróbowała uwolnić rękę. Była słaba, a on trzymał ją tak mocno, że aż bolało, ale nagłe szarpnięcie go zaskoczyło i nie trafił tam, gdzie zamierzał. Jęknęła, gdy igła wbiła się w jej ramię. Zobacz, coś narobiła, warknął ze złością. Znowu ujrzała ten błysk w jego oczach. Mocniej ścisnął jej nadgarstek, aż do bólu, i jeszcze raz wbił igłę. Wolną ręką spróbowała podrapać mu twarz. Spoliczkował ją. — W ten sposób nijak nie trafię w żyłę — maruknął. Dźgnął ją jeszcze raz. Pokręcił głową i z irytacją mamrotał coś pod nosem. Wżarpnęła rękę i poczuła piekący ból, gdy igła rozdarła jej ciało. Z poszarpanej rany pociekła krew. Zakręciło jej się w głowie. Miała wrażenie, że zaraz zemdleje. — Szlak! — z wściekłością odrzucił strzykawkę w róg pokoju. Spojrzał na Ketrin zaciskając zęby ze złości, a potem zerknął na jej krwawiącą rękę. Wytrzeszczył oczy i z trudem przełknął ślinę. Nachylił się i ku obrzydzeniu Catherine zlizał krew z jej ramienia. Gdy poczuła na skórze szorstki język, szarpnęła się z odrazy i przerażenia. Chciała mu się wyrwać, lecz mocno trzymał jej rękę. A potem warknął jak pies. Mocniej przycisnął usta i zaczął chłeptać. W milczeniu patrzyła, jak wysysa krew z jej rozerwanego ciała. W końcu się cofnął. Po brodzie spływała mu czerwona stróżka. Musiałem skrzywił się ze wstydem. Przepraszam. Świat znów pociemniał. Gdy odzyskała świadomość. Już go przy niej nie było. W pobliżu słyszała jakiś dziwny lament. Płacz. Tak, to on wydawał te dźwięki. Nadal był w jej domu i płakał. Policja musi wezwać policję. Spróbowała się zmusić do działania, żeby wstać, lecz ręce i nogi odmawiały jej posłuszeństwa. Krew z ramienia kapała na podłogę. W końcu zdołała się ruszyć. Wyrwała knebel z ust. Już miała wstać, ale zamarła słysząc za sobą jakiś odgłos. Nagle poczuła, że na jej szyi coś się zacisnęło. Dusiła się. Usiłowała szarpać zapętle, lecz nie mogła wsunąć pod nią palców. Otworzyła szeroko usta, żeby krzyknąć. Nie zdołała wydać najmniejszego dźwięku. Nie była w stanie oddychać. Przed oczami tańczyły jej czarne plamy. Widziała jak przez mgłę. Rozległ się cichy, paskudny rechot i mruczący głos. Wyszeptał jej do ucha. Tu teraz się zabawimy. Rozdział drugi. Sobota, 15 października 2016. Śledcza Holly O'Donnell stała w korytarzu, patrząc jak personel medyczny ostrożnie kładzie ciało Catherine Lamp na noszach. Samych zwłok w zapiętym na suwach worku nie było widać, ale ich widok wrył jej się w pamięć. Kosmyki splątanych włosów, przylepione zaschniętą krwią do policzka. Siniaki kontrastujące z pośmiertną bladością. Podarte ubranie, świadectwo ostatniego nieuchronnego upokorzenia Katrina. Czasami O'Donnell potrafiła postawić tamę i zachować profesjonalną rezerwę. Ale nie dzisiaj. Dwaj ludzie z noszami uważnie lawirowali w salonie, żeby nie wdepnąć w wielką kałużę zaschniętej krwi. Gdy wyszli, O'Donnell koncentrowała się przez chwilę. Po usunięciu zwłok atmosfera na miejscu zbrodni zawsze się zmienia. Ludzie przestają szeptać. Policjanci odzyskują luz, przystępując do swoich obowiązków. Czasami ktoś rzuci jakiś dowcip, wszystkich ogarnia poczucie ulgi. Trupa już nie ma. Nadszedł czas, by żywi robili swoje. W łagodnym świetle wpadającym przez okno, O'Donnell uważnie rozejrzała się dookoła. Dom był niewielki i przed tym makabrycznym incydentem zapewne całkiem miły. Przytulna sypialnia, przyjemny salon z kanapą i niewielkim telewizorem. Kuchnia była wprawdzie za mała, ale w tej ciasnocie Katrin Lamb dokonała istnych cudów, wieszając na ścianie garnki i patelnie w taki sposób, jakby były częścią wystroju. Przez kuchenne okno widać było kawałek podwórka za domem: zapuszczony trawnik, pełen chwastów i zwiędłych liści. O'Donnell odwróciła się do Garzy, policjanta, który stał w kuchni i przeglądał swój szkicownik. A teraz zrób salon, powiedziała. Skinął głową, acz z urażoną miną i nieco za późno. Odonel przywykła już do takich przejawów niechęci. Do gliniarzy patrzących na nią tak, jakby nie zasłużyła na miano śledczej, czy w ogóle policjantki. I jakby w żadnym razie nie miała prawa im rozkazywać. A tymczasem to ona tu rządziła: czy się to komu podoba, czy nie. Garca będzie musiał się podporządkować. Wszedł do salonu z blokiem rysunkowym w ręce i zaczekał na nią. Zawahała się. Irytowała ją wielka plama krwi na podłodze. Nie dałaby rady nad nią przejść. Taki drągal jak garza nie miał z tym problemu, ale ona musiała ją przeskoczyć, co zresztą robiła już dwukrotnie. A w ochraniaczach na buty, które sama kazała wszystkim włożyć, łatwo mogła się pośliznąć i przewrócić. Nie mówiąc o tym, że jej zdaniem wyglądała śmiesznie, podskakując w taniej garsonce, niczym królik. Przeskoczyła nad krwią i jakżeby inaczej pośliznęła się i omalnie przewróciła. Odzyskawszy równowagę, spojrzała na Garzę, prowokując go, żeby się roześmiał, ale się nie odważył. Skupiła się na pracy i mierząc pokój taśmą podawała wymiary Garzy, a ten zapisywał je w swoim bloku. To on i jego partner pierwsi zjawili się na miejscu. O'Donnell po przyjściu przydzieliła rolę rysownika Garzy, a drugiemu policjantowi zleciła pilnowanie terenu. Uporali się już z łazienką i sypialnią, a z salonem zaczekali na wyniesienie zwłok. O'Donnell postawiła obok leżącego na podłodze telefonu ofiary znacznik dowodowy. Ten miał numer 8. Dziewiątkę umieściła koło podartego stanika. Znaczniki z numerami od 10 do 15 znalazły się przy krwawych śladach stóp w salonie. Po jednym z pierwszych dochodzeń, które prowadziła w sprawie morderstwa, omal nie przegrali w sądzie, bo oznaczyli trzy odciski butów tylko jednym numerem, przez to zdjęcie było do kitu. Nigdy więcej. Nie zapomnij zaznaczyć na szkicu kierunku, w którym prowadzą ślady, powiedziała. Nie zapomnę. Garza mierzył odległość między telefonem ofiary a drzwiami pokoju. I przy każdym kroku zapisz jego długość. Spojrzał na nią z niesmakiem, bez słowa. Przecież znał się na swojej robocie. Nie musiała nim dyrygować. Ona jednak wolała dmuchać na zimne. W ostatnich miesiącach przyszło jej się kajać tak często, że miała tego powyżej uszu. Krążyła po pokoju, uważając, żeby nie wdepnąć w krew. I sprawdzała czy czegoś nie przegapiła. Nie zauważyła nic takiego. Wróciła więc do garzy i rzuciła okiem na szkic. Niechętnie musiała przyznać w duchu, że dobrze się spisał. Szkic był staranny, pomiary skrupulatne i pedantyczne. I uwagę przykuła głośna wymiana zdań. Policjant na zewnątrz z kimś się kłócił. Szykowała się prawdziwa awantura. Dziennikarze już się zwiedzieli, czy to tylko wścibski sąsiad. Znowu przeskoczyła przez plamę krwi, tym razem się nie pośliznęła. W skakaniu przez kałuże krwi wyraźnie nabierała wprawy. Wyszła na dwór mrużąc oczy w słońcu. Dom Catherine Lamp wraz z maleńkim ogródkiem od frontu i kawałkiem chodnika ogrodzili taśmą. Partner Garzy, młodziak świeżo po akademii, stał na wydzielonym terenie trzymając księgę wejść i wyjść na miejsce zdarzenia. Po drugiej stronie żółtej taśmy zatrzymali się mężczyzna i kobieta. Ona miała na sobie długi beżowy tręcz oraz brązową wełnianą czapkę i taki sam szalik. Ręce trzymała w kieszeniach. On był w czarnym płaszczu narzuconym na szary garnitur. Głos kobiety wybijał się ponad gwar ruchu ulicznego, kiedy sztorcowała młodego. Wystarczy nam kilka minut, w pańskim najlepszym interesie, leży, przepraszam, co tu się dzieje zawołała O'Donnell podchodząc do nich. Było tak zimno, że z jej ust unosiła się para. Federalni odparł Żółtodziup. Chcą wejść na miejsce zbrodni. O'Donnell zmarszczyła czoło i spojrzała na nich. Mężczyzna był wysokim, barczystym brunetem. Stał w przesadnie niedbałej pozie, nieco przygarbiony, niczym licealista zgrywający luzaka. Kobieta do pewnego stopnia stanowiła jego przeciwieństwo. Nie sięgała mu nawet do ramienia. Z podwełnianej czapki wymykały się kosmyki rudawych włosów. Delikatne usta wykrzywiał gryma z niezadowolenia i była tak spięta, jakby lada chwila miała się na kogoś rzucić. Jej długi, zakrzywiony nos był zaróżowiony z zimna. Spojrzała na O'Donnell, która omal nie cofnęła się o krok. Oczy tej kobiety miały kolor trawy, a przenikliwy wzrok wytrącał z równowagi. Ona nie patrzyła na O'Donnell. Policjantka odniosła wrażenie, że bada każdy por jej skóry. Śledcza O'Donnell przedstawiła się, próbując nie uciekać od świdrującego spojrzenia tej kobiety. A wy jesteście agent Grey. Mężczyzna machnął legitymacją FBI. A to jest doktor Bentley. To miejsce zbrodni podlega Policji Miejskiej Chicago. Nie możecie wejść. W każdym razie dopóki nie skończymy. To morderstwo może być związane ze śledztwem, które właśnie prowadzimy, powiedziała Bentley. Wystarczy nam kilka minut, żeby się... Skąd wiecie, że to morderstwo? spytała O'Donnell. Grace z irytacją zerknął na swoją partnerkę, ale sprawiała wrażenie, że tego nie zauważyła. Westchnął. Dostaliśmy cynk od porucznika Martineza. Zadzwonił z informacją, że we własnym domu została uduszona niejaka Catherine Lamp, lat 25. O'Donnell zachowała kamienną twarz, próbując nie okazać gniewu. Do tej pory miała dobre zdanie o Martinezie, który podobnie jak ona pracował w Wydziale Kryminalnym rejonu Aria Central. Co on sobie myślał, donosząc FBI o lokalnym morderstwie? A już dzielenie się wstępnymi, niepotwierdzonymi informacjami takimi jak przyczyna śmierci było błędem, jakiego nie popełniłby nawet żółtodziób. W jaki sposób to morderstwo wiąże się z waszą sprawą? Nie wolno nam o tym mówić, odparł szybko Grey, widząc, że Bentley otwiera usta. O'Donnell posłała im sztuczny uśmiech. Muszę się zająć miejscem zbrodni. Miłego dnia. Chwileczkę, rzuciła ostro Bentley. W jej oczach błysnął gniew. O'Donnell odeszła. Później pogada sobie z Martinezem i dowie się, co tu jest grane. Pani śledcza? Zawołał za nią agent Grey. Znajdzie pani dla mnie dwie minutki? Chyba mamy dla pani pewne informacje. O'Donnell westchnęła i zawróciła. Grey miał pokorną minę. Wyglądał na zawstydzonego. Pozwoli pani na słówko? Zapytał. Odonnell zgięła się, przeszła pod żółtą taśmą i oddaliła się o kilka metrów, by policjant nie mógł ich usłyszeć. O co chodzi? spytała agentów, którzy ruszyli za nią. Prowadzimy śledztwo w sprawie seryjnego zabójcy. Nazywa się Rod Glover, oznajmił agent Grey. Przez mniej więcej 10 lat mieszkał w Chicago pod przybraną tożsamością. A co on ma wspólnego z tym morderstwem? Nie jesteśmy pewni, czy Rod Glover jest w to zamieszany ale on dusi swoje ofiary. A jego ostatni znany adres był w tej dzielnicy, w McKinley Park. To dosyć przypadkowy związek, zauważyła O'Donnell. Zjawiacie się na miejscu każdego śledztwa w okolicy, jeśli zachodzi podejrzenie morderstwa przez uduszenie? Bentley prychnęła niecierpliwie. W tej okolicy rzadko dochodzi do zabójstw na tle seksualnym, których ofiary są duszone. Do zabójstw na tle seksualnym. Martinez powiedział wam, że jest to mord o podłożu seksualnym? Powiedział, że ubranie ofiary zostało podarte. Po cholerę wam o tym mówił. To nie jego śledztwo i nic na ten temat nie trafiło jeszcze do raportów. On. Nagle elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce. Doktor Bentley? Zoe Bentley? Profilerka kryminalna? To pani pracowała z Martinezem nad sprawą pętlarza z zakładu pogrzebowego. Tak. Trzy miesiące wcześniej całe Chicago żyło w strachu przed seryjnym zabójcą, który mordował i balsamował młode kobiety, a ich zwłoki zostawiał upozowane w różnych częściach miasta. Kierujący śledztwem porucznik Martinez zwrócił się o pomoc do FBI. Doktor Bentley i agent Gray należeli do grupy dochodzeniowej, która w końcu złapała mordercę. Nie jesteście z delegatury FBI w Chicago? Nie, przyznał Gray. Jesteśmy z sekcji analiz behawioralnych. I przypadkiem akurat dzisiaj wpadliście do Chicago? Prychnęła sceptycznie O'Donnell. Sekcja analiz behawioralnych miała siedzibę w Quantico w Wirginii. Kawał drugi stąd. Niezupełnie. Jeździmy tropem Glovera. W Chicago jesteśmy od tygodnia. A teraz chcecie przejąć śledztwo? Tylko dlatego, że Waszym zdaniem sprawa może mieć związek z niczego nie przejmujemy. Grey uspokajająco uniósł ręce. Chcemy tylko ustalić, czy to możliwe, że Glover jest w to zamieszany. Świetnie. O'Donnell wzruszyła ramionami. Pogadajcie ze swoimi w tutejszej delegaturze. Dostaną od nas materiały ze śledztwa, będziecie mogli je sobie obejrzeć. Byłoby znacznie lepiej, gdybym mogła zobaczyć miejsce zbrodni na własne oczy, palnęła Bentley. Lepiej? Dla kogo? Dla wszystkich. Mamy dużo większe doświadczenie w profilowaniu tego typu ataków. Jeśli obejrzymy miejsce, O'Donnell miała dość protekcjonalnego zachowania tej kobiety. W aktach znajdziecie zdjęcia. Bentley już miała coś odszczeknąć, ale Grey dotknął jej ramienia, więc zamknęła usta. – Niech pani posłucha. Możemy wam pomóc ze śledztwem – powiedział. – I udostępnić środki federalne. Właśnie na to O'Donnell liczyła od samego początku. Przy Chicago test DNA miały absurdalne opóźnienia, ale gdyby federalni sami zaproponowali im skorzystanie ze swojego laboratorium, przydałby jej się taki fart. Poza tym zżerają ją ciekawość. Od wielu osób słyszała o Zoe Bentley i sprawie pętlarza z zakładu pogrzebowego – Ludzie uwielbiali mówić o Bentley, niemal w takim samym stopniu, jak lubili gadać o O'Donnell i niedawnym skandalu. Profilerkę kryminalną opisywano rozmaicie. Jedni jako bajerantkę, inni jako geniusza. Podczas dochodzenia w sprawie pętlarza z zakładu pogrzebowego coś poszło nie tak i Bentley odniosła poważne obrażenia. Zdaje się, że ona i jej partner zataili przed policją ważne informacje. O'Donnell słyszała nawet absurdalną plotkę o tym, że w chwili aresztowania mordercy Bentley była półnaga. Ta kobieta niewątpliwie sprawiała, że o niej mówiono. O'Donnell chciała zobaczyć ją w akcji. Zgoda, powiedziała. Możecie się rozejrzeć, ale jeśli każe wam spadać, to spadacie. Jasne, pani tu rządzi. Agent Gray błysnął zębami w uśmiechu. Zaprowadziła ich do domu. Bentley i Gray wpisali się do księgi i weszli za O'Donnell do środka. Garza nadal szkicował coś w salonie. Fotograf, który do niego dołączył, robił zbliżenia jednego z krwawych odcisków stóp. O'Donnell zapisała sobie w pamięci, by kazać mu zrobić kilka ujęć wszystkich śladów razem. Rękawiczki i ochraniacze na buty? Wskazała pudełka przy wejściu. Obserwowała minę Bentley, gdy ta dostrzegła wielką plamę krwi. Ofiara krwawiła. Mruknęła Bentley, wkładając rękawiczki. Jak dotąd nie zaimponowała policjantce zdolnością dedukcji. Martinez o tym nie wspominał? Spytała O'Donnell niewinnie. Choć wiedziała, że tego nie zrobił, ta informacja nie trafiła do wstępnego raportu policjantów, którzy pierwsi zjawili się na miejscu. Bentley puściła jej słowa mimo uszu i włożyła ochraniacze na buty. Podeszła do plamy krwi i, nie zatrzymując się, przeskoczyła nad nią do salonu. O'Donnell to zirytowało. Zoe Bentley była od niej niższa, a mimo to zdołała przeskoczyć krwawą kałużę z gracją jakiejś cholernej gazeli.